Witajcie w mojej bajce. Dzisiaj po raz drugi będziemy rozmawiać o twórczości Tadeusza Borowskiego. Egzamin maturalny, część ustna i opowiadanie ludzie, którzy szli. No to co? To myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy mogli już przejść do konkretu. Tadeusz Borowski, ludzie, którzy szli opowiadanie, które powstało w 1940 roku i po raz pierwszy znalazło się w tomiku, o którym już opowiadałem. To był taki ciekawy tom trzech autorów Janusz Nel-Siedlecki, Krystian Olszewski i właśnie Tadeusz Borowski w Monachium w 1946 roku. Byliśmy w Oświęcimiu. Natomiast wydanie osobne to ten słynny tom Pożegnanie z Marią opowiadania Tadeusza Borowskiego, wydane już w Polsce, w Warszawie w roku 1948. Po tej stronie macie jedną z ciekawszych, moim zdaniem, okładek, fragment Pasiaka, i jeden z numerów jednego z autorów tego tomiku. Wiadomo, że opowiadania Borowskiego powstały pod wpływem jego osobistych doświadczeń, pobytu w obozach koncentracyjnych przede wszystkim w Auschwitz, no i właśnie o Auschwitz będziemy rozmawiali w kontekście zestawu 30 obejmującego cztery tematy. To są te cztery tematy przed wami. Zanim będziemy je spokojnie sobie rozklepywać jeden po drugim przypomnę tylko szybciutko, że każdy z zestawów na egzamin ustny maturalny w roku 2023 i 2024 będzie składał się z zadań zbudowanych w sposób identyczny. Zawsze z trzech elementów takie zadanie się składa. To jest taka swoista właśnie trychotomia. Przede wszystkim będziecie mieli zagadnienie do rozważenia, czyli problem badawczy. Będziecie w tym temacie również mieli polecenie wraz ze wskazaniem lektury na podstawie, której trzeba to zagadnienie będzie umówić i wreszcie polecenie odsyłające do wybranego kontekstu. Co w związku z tym? No, jeżeli spojrzycie na zestaw 30 i te cztery zadania, jeżeli pamiętacie, co powiedziałem przed chwilą, że wszystkie te zadania są skonstruowane według tego samego zestawu, popatrzcie, co się stanie, jeżeli zaznaczymy sobie, wytłuścimy, podkreślimy zdanie pierwsze, zawierające właśnie to polecenie, druga Część każdego z tematów jest identyczna. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Ludzie, którzy szli Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Więc jeżeli usuniemy te wszystkie elementy, które się powtarzają, otrzymamy listę zagadnień, listę problemów do rozważenia. Kaci i ofiary, obraz międzyludzkich relacji w obozie, jak świadectwa, ludobójstwo, jak świadectwa ludobójstwa uobecniane są w literaturze, na czym polega dehumanizacja człowieka oraz obozowa codzienność jako czas trudnych doświadczeń egzystencjalnych. Po prawej stronie macie znowu kartę tytułową tego pierwszego, pierwszego wydania oficyna warszawska na obczyźnie rok 1946 i trzech autorów i trzy numery, które mieli wytatuowane na przedramionach i właśnie Janusz Nel Siedlecki, jeden z najstarszych numerów o, tym, o tej starszyźnie numerów, to ja Wam opowiem w dalszej części. To jest właśnie ten numer 6643, który znalazł się na okładce rozpoczynającej nasze dzisiejsze spotkanie. Pamiętajcie, wracamy już do. Wypowiedzi maturalnej, żeby ona też miała konstrukcję trójdzielną, żeby składała się ze wstępu zawierającego najlepiej tezę, żeby w dalszej części było rozwinięcie, w którym znajdzie się odwołanie do tekstu wskazanego w temacie oraz stosownego kontekstu. No i, no i oczywiście wnioski podsumowujące Waszą wypowiedź. Proszę, zobaczmy, jak należy pracować nad wypowiedzią dotyczącą poszczególnych tematów na maturę ustną. Tutaj na przykładzie tematu pierwszego, czyli właśnie tego tematu Kaci i ofiary. Poważcie. Kaci i Ofiary, obraz międzyludzkich relacji w obozie. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Ludzie, którzy szli Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Szybciutko przypominam, trzy etapy waszej pracy. Najpierw wstępne rozpoznanie problemu, czyli spokojnie w skupieniu czytacie sobie polecenie, podkreślacie, zapisujecie na osobnej kartce zagadnienie stanowiące postawiony przed wami problem. Który będziecie musieli rozważyć ten problem badawczy, to zawsze będzie pierwsze zdanie, pierwszy równoważnik zdania, to właśnie kaci i ofiary, obraz międzyludzkich relacji w obozie, w tym temacie pierwszy. Potem budujecie swoją wypowiedź, przypominacie sobie lekturę, w tym przypadku opowiadanie, ludzie, którzy szli, przywołujecie te treści, które wam się. Przydadzą w opracowaniu problemu badawczego, zastanawiacie się nad meritum waszej wypowiedzi i bardzo dobrze by było, gdybyście zbudowali tezę, gdybyście sformułowali tezę przedstawiającą wasze stanowisko. Tutaj zobaczycie, że w przykładowych realizacjach za każdym razem taką prostą, nieskomplikowaną tezę będę. Proponowałby postawić, żeby w dalszej części wypowiedzi móc się do niej odnieść i ją w jakiś sposób dowieść, uzasadnić i pokazać, że rzeczywiście tak było. Wreszcie samo omówienie problemu badawczego, uargumentowanie przyjętej przez Was tezy. Przy przywołaniu stosownego kontekstu, jeszcze raz przypominam, to jest bardzo ważne, to nie musi być inny utwór literacki. Może, ale nie musi. Kontekstem nazywamy zespół odniesień niezbędnych do zrozumienia utworu i osadzenia omawianego zagadnienia w szerszej perspektywie. Czyli może być inny utwór, ale może to być historia literatury, teoria literatury, charakter epoki, biografia autora. Sama historia i tutaj te różne konteksty Wam spróbuję pokazać. Pamiętajcie, żeby na koniec swoje wnioski sformułować i żeby one potwierdzały tezę. Stałym kontekstem historycznym i stałym kontekstem literackim powinny, powinna tutaj być w ogóle historia obozu koncentracyjnego. Auschwitz. Przypominam, Auschwitz, też Auschwitz-Birkenau, w skrócie używane są też takie dwie literki KL Auschwitz albo KL Auschwitz-Birkenau, to z języka niemieckiego Konzentration Lager, czyli obóz koncentracyjny. Jest nazwa polska, obóz koncentracyjny Oświęcim albo Oświęcim Brzezinka raczej stosuje się Nazwę Auschwitz bądź Auschwitz-Birkenau, jednak dla podkreślenia tych, którzy w tym obozie mordowali, to byli niemieccy naziści, to oni utworzyli obóz, a Żydzi, Polacy i inne narodowości były tam ofiarami. Jeżeli będę w naszej części wypowiedzi używał Sformułowania Auschwitz, no to oczywiście pamiętamy, że chodzi o całość obozu, czyli Auschwitz-Birkenau. Przypominam, że początkowo był to obóz pracy, obóz przeznaczony dla Polaków. Jednak w momencie, kiedy Hitler ogłosił plan ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, od 1942 roku do Auschwitz zaczęły przybywać transporty Żydów. I tak, na dobrą sprawę, z obozu koncentracyjnego yy, stał się yy, obozem zagłady. Yy, szacuje się, że w sumie w Auschwitz zamordowano ponad milion ludzi, z czego największą. Część stanowili Żydzi, bo około 90% śmiertelnych ofiar. Przywoziono ich tam z całej Europy, najwięcej z Węgier ponad 400 tysięcy, z Polski 300 tysięcy i z innych krajów europejskich po kilkadziesiąt tysięcy. To była Francja, Holandia, Grecja, Czechy, Słowacja, Belgia, Niemcy, Jugosławia, Włochy itd. itd. Trzeba pamiętać, że w Auschwitz znalazło się około 150 tysięcy Polaków, zginęła ponad połowa z nich i to była największa po Żydach liczba ofiar obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. I jeśli mówimy też o kontekście literackim, wspomniałem już Wam o tym, że ludzie, którzy szli to opowiadanie, które znalazło się po raz pierwszy w tomie Byliśmy w Oświęcimiu w Monachium wydanym w roku 1946. Ważna uwaga, warto o tym pamiętać, Tadeusz Borowski jest, jest autorem opowiadań i Również opowiadania, ludzie, którzy szli, ale nie jest bohaterem, narratorem tych opowiadań. To znaczy, on nie utożsamia się z bohaterem, z jego działaniami. Jest to pewna prowokacja Borowskiego. Zauważcie, że w jednym z opowiadań on podaje swój numer SS-manowi: mówi 119 100, i przerywa ten bohater, którego jeszcze nazywa. Tadeusz, prawda, Borowski? Sam Borowski miał numer 119198, ale to niedopowiedzenie jest symboliczne. Nie jest Borowski bohaterem tych opowiadań. To jest pewnego rodzaju figura, to jest wytwór, to jest człowiek, który stanowi taką kwintesencję straszliwych doświadczeń obozowych. W samym słowie wstępnym do tomu byliśmy w oświęceniu Borowski napisał. Obóz nędza, tortury i śmierć w komorze gazowej nie są bohaterstwem, nie są nawet czymś pozytywnym. Są głupotą tych, co dali się złapać. Co z tego wyniknie? O tym sobie porozmawiamy jeszcze trochę. Będę. Prezentował Wam wstrząsające zdjęcia z Auschwitz, i o tych zdjęciach jeszcze muszę dwa słowa powiedzieć. Będę korzystał z tak zwanego albumu Auschwitz. Tutaj macie krótką historię, możecie się z nią na spokojnie zapoznać. Ja teraz nie będę tego wszystkiego czytał. Pamiętajcie, że Materiały będące własnością Muzeum Auschwitz mogą być wykorzystywane nieodpłatnie, wyłącznie do niekomercyjnych i ściśle edukacyjnych celów pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia w formie www.auschwitz.org. I w takich właśnie edukacyjnych celach my się tutaj dzisiaj spotykamy i patrzymy w zadumie i, i, i chyba zgrozą na zdjęcia ludzi, którzy szli do komór gazowych. Rozklepmy sobie te cztery zadania, mając cały czas na uwadze, że opowiadają one historię prawdziwych ludzi, których już nie ma. Zadanie pierwsze, już o tym rozmawialiśmy, kaci i ofiary, obraz międzyludzkich relacji w obozie. Proponuję, żebyśmy postawili sobie taką tezę. Borowski pokazuje trudną prawdę, że w obozie koncentracyjnym zdarzały się sytuacje, kiedy, no właśnie, kiedy ofiary, kiedy więźniowie bywali też katami dla innych więźniów. W rozwinięciu proponuję przywołać po pierwsze kontekst historyczny. On jest stałym kontekstem, czyli o Auschwitz zawsze możecie tutaj wspominać, rozpoczynając Waszą odpowiedź na zadania z zestawu 30. Przygotowałem też fragment innej, bardzo Wstrząsającej książki Seweryny Szmagleskiej zatytułowanej Dymy nad Birkenau. Ona napisała tam takie słowa: Smutna to prawda, ale stwierdzić ją trzeba, że funkcyjni wyrządzili więźniom oświęcimia co najmniej tyle złego, ile wszyscy ss razem wzięci, gdyż oni właśnie byli owym ślepym mieczem zadającym każdy ledwo zamierzony przez ss cios. Funkcyjni, czyli więźniowie, którzy Pełnili określone funkcje w obozie. To zdanie i ten obraz zaprzecza tak zwanemu solidarnościowemu mitowi oświęcimia. Przez lata można by rzec, on był obowiązkowy. Czyli kiedy mówiliśmy o obozie Auschwitz, to mówiło się o miejscu, gdzie wszyscy więźniowie trzymali się razem, to była właśnie taka solidarność ofiar, a jedynymi złymi byli nazistowscy oprawcy w mundurach SS, tymczasem prawda jest o wiele bardziej skomplikowana. W opowiadaniu ludzie, którzy szli, Borowski pokazuje permanentny wybór, przed jakim stali więźniowie Auschwitz. Życie własne albo życie innych, śmierć własna albo śmierć innych. Z tego Dramatycznego wyboru wynikały liczne sytuacje, w których jeden więzień mógł być dla drugiego katem. To wiązało się z hierarchią obozową, czyli właśnie z tym, o czym wspominała również Seweryna Szmagleska. No, najbardziej chyba znienawidzoną częścią tej hierarchii byli tak zwani kapo. Kapo, czyli więźniowie kierujący grupami roboczymi, oni mieli pilnować postępu prac, oni mieli również rozdawać zupę, rozdając zupę, oni no, mieli gigantyczną władzę nad życiem innych więźniów i mogli karać. Stali się przez to panami życia i śmierci innych więźniów. W opowiadaniu Dymy nad Birkenau pojawiają się blokowe i sztubowe. Tu warto przez moment się nad tym zatrzymać. Na perskim rynku, bo tak w opowiadaniu ludzie, którzy szli, nazywany jest obóz kobiecy. Blokowe w tym obozie kobiecym w tym obozie kobiecym miały co prawda kochanków i kradły margarynę oraz konserwy, ale zachowały dobroć, wspomina Narrator tego, tego opowiadania. W obozie ludzie byli stłoczeni w blokach, i w tych blokach, właśnie w tych budynkach, funkcje spilnowania obowiązek pilnowania tam znajdujących się więźniów miały blokowe. Czy też blokowi na oddziałach męskich, oraz sztubowe odpowiedzialne za część bloku albo za salę, no bo to też w Auschwitz były budynki, w których znajdowały się sale. One wspierały SS-Manki. Jest w opowiadaniu ludzie, którzy szli taki fragment, kiedy sztubowe pomagają wybierać starsze, słabsze, chore kobiety, które będą tam gazowane. Wyciągane z obozu i zabijane. Dalsza część hierarchii obozowej, trochę pejoratywne określenie. Prominenci to byli dobrze ustawieni więźniowie, którzy byli najedzeni, którzy byli ubrani. Nikt o sobie nie mówił, że jest prominentem. Tak określano tych, którzy stanowili właśnie elitę, ale elitę wynikającą z układów. Natomiast szacunek więźniów budziły tak zwane stare numery. Stare numery to byli pierwsi więźniowie, oni właśnie mieli te najniższe numery wytatuowane na przedramionach, czyli właśnie ten 6643. Borowski, zauważcie, 119. 1198 to jeszcze nie były numery milionowe, a w pewnym momencie te nowe numery to były już numery milionowe. Ci starzy więźniowie przetrwali najgorsze czasy w Auschwitz i oni byli otaczani powszechnym szacunkiem. Katami dla więźniów mogli też być inni więźniowie, którzy na polecenie na przykład SS-manów mogli zabić, czy musieli zabić innego więźnia, nie mając, nie mając wyboru Oborowski. W innych opowiadaniach takie sytuacje też opisuje. Najniżej w hierarchii obozowej stali tak zwani muzułmanie, to byli więźniowie chorzy, słabi, umierający. Jakie wnioski z tych międzyludzkich relacji? Więźniowie, koncentracją Lager-Auschwitz nie stanowili jednolitej grupy, byli podzieleni, a o przynależności do wewnętrznej hierarchii decydowało kilka czynników. Były to przede wszystkim funkcje, funkcyjni mogli lepiej się ustawić, ale też spryt, umiejętność kombinowania znajomości, stopień, determinacji. Kobiety, które trafiły na perski rynek, czyli kobiety, które trafiły do. Ym, Obozu kobiecego były bezradne i więźniowie im pomagali. Nie tylko z dobrego serca, tam nie było takich całkowicie bezinteresownych odruchów, ale jednak Borowski zdaje się pokazywać w Auschwitz, człowieczeństwo przetrwało. Zestaw. Trzydziesty temat drugi, jak świadectwa ludobójstwa uobecniane są w literaturze. No i oczywiście omów zagadnienie na podstawie opowiadania. Ludzie, którzy szli w swojej odpowiedzi, uwzględni również wybrany kontekst. Proponuję. Jako tezę opisanie ludobójstwa odgrywa ważną rolę. Staje się świadectwem, ale również aktem oskarżenia. Popatrzcie. Zaczynamy od kontekstu historycznego. Pokazujemy liczbę zamordowanych w Auschwitz. Przypominam, milion sto tysięcy to są te szacunki najbardziej prawdopodobne. I przechodzimy do y, y, ludzi, którzy szli jako świadectwa ludobójstwa. Y, tam w tym opowiadaniu pada bardzo ważne zdanie wypowiedziane właśnie przez narratora. Pamięć ludzka przechowuje tylko obrazy. I dziś, kiedy myślę o ostatnim lecie Oświęcimia, widzę niekończący się barwny tłum ludzi uroczyście zdążający tą i tamtą drogą. Kobietę stojącą z pochyloną głową nad płonącym rowem. To są te obrazy, to jest, są zachowane gdzieś w pamięci. Skrawki rzeczywistości, którą, którą Borowski doświadczył i którą narrator, narrator, bohater opisuje i przedstawia. W ten sposób opowiadanie ludzie, którzy szli, staje się świadectwem masowej zbrodni, jaka była popełniana na Żydach. Zauważcie. Że to, co cechuje prozę Borowskiego, to pozorna beznamiętność opisu. Myślę, że warto właśnie w kontekście tego tematu o tym wspomnieć. Ten najdrastyczniejszy moment, zagazowanie tysięcy ludzi. Narrator opowiadania wspomina, jakby to straszliwa zbrodnia dokonała się gdzieś za nim, gdzieś jakby mimochodem. Przypominam, oni grał w piłkę, ci więźniowie, którzy już kilka lat w obozie przeżyli, i w pewnym momencie Wróciłem z piłką i podałem na róg. Między jednym a drugim kornerem za moimi plecami zagazowano 3000 ludzi. Borowski koncentruje się na opisie zachowań bohaterów, nie ocenia ich, nie wnika w psychologię postaci, nie wyrzuca z siebie emocji, chociaż w pewnym momencie napisze, że jemu już ciało. Odmówiło posłuszeństwa. Tu można włączyć kontekst teoretyczno-literacki, wskazać na behawioryzm jako kierunek w literaturze, który wywodził się z tradycji naturalizmu i polegał na pokazaniu bohaterów poprzez ich działanie, bez zagłębiania się w psychologiczne aspekty motywacji działania postaci. Behavioryzm nie wyklucza pisania o ludzkich odruchach. Natomiast zauważcie, że zwraca się uwagę baczniejszą na dialogi, które pokazują bohatera w jego bezpośrednim działaniu i reakcji na. Rzeczywistość. Co do, co do tych ludzkich odruchów, o których wspomniałem przed momentem. Jest taki epizod, kiedy w opowiadaniu ludzie, którzy szli jeden więzień, zasłania oczy pięknej dziewczynie, którą prowadzi na okrutną śmierć. Ta dziewczyna zostanie zastrzelona i wrzucona do dołu z płonącymi zwłokami. To jest jeden z najbardziej wstrząsających momentów w ogóle w opowiadaniach Borowskiego. Jeżeli, jeżeli chcielibyście zwrócić uwagę na inne utwory, Będące świadectwem ludobójstwa, no to można przywołać chociażby Hannę Kral, zdążyć przed Panem Bogiem, czy inny świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Wnioski. Tadeusz Borowski sięga po konwencję behawioralną, być może jedyną, która pozwala mu zachować dystans wobec opisywanej grozy. Jego opowiadania stają się przerażającymi dokumentami zbrodni, jakich naziści dopuszczali się na więźniach koncentracją Lagen-Auschwitz i Skoro mówimy o dokumentach zbrodni, to załączyłem też absolutne, absolutną rzadkość zdjęcia wykonane obok krematorium w Birkenau. Tutaj są widoczne kobiety prowadzone na śmierć w komorze gazowej po lewej stronie i palenie zwłok na stosach drewna. Najprawdopodobniej autorami tego, tych zdjęć byli członkowie Sonderkommando, czyli chyba takiej jednej z najbardziej strasznych formacji więźniowie, którzy byli zmuszani do tego, by palić zwłoki. Za Zagazowanych Żydów. To też jest jedno z, z, z najbardziej chyba przejmujących zdjęć. Wygląda jak piknik, ale to są ludzie, którzy w lesie czekają na zagazowanie. Trzeci temat, na czym polega dehumanizacja człowieka. Teza w obozie koncentracyjnym obowiązywała inna moralność niż w normalnym świecie. Pozwoliłem sobie dać w cudzysłów ten normalny świat. W niektórych podręcznikach, w niektórych opracowaniach możecie zetknąć się z takim sformułowaniem, że w obozie koncentracyjnym panowały zasady odwróconego dekalogu, to znaczy, że właśnie panowały zupełnie inne moralne. Prawa. Przyjrzyjmy się temu. Kontekst historyczny jest oczywiście stały, natomiast zwróćcie uwagę, że humanizm to w znaczeniu szerokim postawa, którą cechuje troska o człowieka troska o jego potrzeby, troska o jego szczęście, o dobrostan, troska o jego rozwój i wreszcie troska o. Ludzką godność. Wszelkie dylematy, czy też prawne, moralne, egzystencjalne, powinny być rozstrzygane w duchu dbałości o życie, zdrowie, szczęście człowieka i o możliwości jego samorealizacji. Tymczasem ten proces który następuje w obozie to, co zostało w temacie określone mianem dehumanizacji, to właśnie proces zaniku wartości humanistycznych, zanegowanie troski i dbałości o człowieka jako wartości najwyższej. Ze szczególnymi przejawami dehumanizacji spotykamy się w sytuacji wojny. Obraz zdehumanizowanego świata w opowiadaniu ludzie, którzy szli, to pojedyncze zdarzenia i sekwencje zdarzeń. To Pozorny, zwracam na to uwagę, zanik wrażliwości na krzywdę ludzką. W czasie, gdy Żydzi idą do gazu, więźniowie grają w piłkę nożną. Próbują w ten sposób uratować swój świat, próbują nie zwariować. Narrator, bohater opisuje swój dzień, a w tle ludzie idą do gazu. On opisuje cały dzień, od rana do nocy. Popatrzcie, rano, kiedy wstaje do mycia podłogi, ludzie idą do gazu. Kiedy siada do obiadu, ludzie idą do gazu. Po południu, gdy przynosi paczki z magazynu, ludzie idą do gazu. Wieczorem, gdy czyta egzotyczne powieści z życia marynarzy i rybaków, niezwykły kontrast ludzie idą do gazu. Nawet w nocy, gdy wychodzi przed blok, też idą do gazu i tam gdzieś płoną w tle ich zwłoki. Zaczyna buntować się ciało bohatera, dlatego mówię o tym pozornym zaniku wrażliwości na ludzką krzywdę. Chociaż na zewnątrz ten człowiek wydaje się być spokojny. Nie ulega wątpliwości, że elementem takiej dehumanizacji jest skupienie się na własnym przeżyciu. Bohater opowiadania, ludzie, którzy szli w pewnym momencie, oświadcza: Ja kryję dachy i chcę przeżyć obóz. Tuż obok są kobiety uwięzione w tym tak zwanym perskim rynku, czyli właśnie na, w tym kobiecym obozie i one tam przeżywają straszliwy horror. One są właśnie wyciągane codziennie setkami do komór gazowych. Wszystkie słabsze, wszystkie chore, te, które są w ciąży. Ludzie są zabijani tysiącami, ale trzeba myśleć przede wszystkim o sobie. Trzeba przeżyć obóz. To, co jest, to, co wydaje się straszne, to jest to, że w w obozie w zasadzie wszystko można kupić i żeby przeżyć trzeba kupić to wyposażenie perskiego rynku bo to był niedokończony jeszcze obóz. Wykończenie odbywa się na drodze kradzieży i na drodze handlu, gdzie płaci się złotem, płaci się żywnością i płaci się też kobietami. obraz Zdehumanizowanego świata w opowiadaniu ludzie, którzy szli, jest świadectwem spustoszeń, jakich w ludziach dokonuje obóz koncentracyjny. Dehumanizacja jest więc konsekwencją obozowej rzeczywistości, opartej na permanentnej przemocy silniejszych wobec słabszych. Nie ma wątpliwości o odpowiedzialność za odczłowieczenie, ponoszą. Niemieccy naziści, czyli ci, którzy budowali obozy koncentracyjne, oraz ci, którzy byli w nich strażnikami, więźniowie. Również ci, którzy tracą te elementy człowieczeństwa, oni przecież są ofiarami. I wreszcie czwarty temat: obozowa. Codzienność jako czas trudnych doświadczeń egzystencjalnych proponuje tutaj tezę wprowadzającą bardzo ważne pojęcie. W obozie koncentracyjnym więzień, żeby przeżyć, ulegał tak zwanemu zlagrowaniu. No więc właśnie wprowadzam tutaj pojęcie człowieka zlagrowanego, oprócz stałego kontekstu historycznego, i to jest bardzo w tym momencie istotne, to proponuje to. Sformułowanie człowiek zlagrowany. Przypominam, słowo koncentracja Lager niemieckie oznaczało obóz koncentracyjny, słowo lager oznacza obóz. W związku z tym, człowiek zlagrowany to jest taki człowiek obozu, człowiek, który wie, jak przeżyć obóz. To jest człowiek, który zna niebezpieczeństwa czyhające na niego w codziennej walce o przetrwanie i który, uwaga, to bardzo ważne, przyjmuje obozowe reguły gry. Jakakolwiek próba odrzucenia tych reguł skutkuje śmiercią. W związku z tym człowiek, żeby przeżyć, musi dać się zlagrować. Te reguły w oparciu o opowiadanie o ludzie, którzy szli, pozwoliłem sobie następujące wam wskazać. Przeżyć. O tym już mówiłem przed chwilą. Przeżycie jest celem nadrzędnym, któremu podporządkowane są wszelkie inne cele i wszelkie działania. Bohater opowiadania mówi: Ja kryję dachy i chcę przeżyć obóz. Rozmawiałem o tym z Wami przed momentem, więc idziemy dalej. Następna reguła: trzeba zapewnić sobie jedzenie. Z racji przydzielanych przez Niemców wyżyć się nie da. Zapewnienie sobie jedzenia nazywało się w obozie organizowaniem i czasami wiele godzin więźniowie poświęcali na to, żeby zorganizować sobie jakąś porcję dodatkową. Jedzenie mogło pochodzić z paczek przysyłanych do obozu przez bliskich, ale właśnie też jedzenie organizowano. Nie kradziono. Za kradzież jedzenia groziła śmierć. Nie dać się zabić. Trzeba było mieć oczy dookoła głowy, nieustannie nasłuchiwać. I uwaga, wybierać taką pracę, która nie będzie wiązała się z wysiłkiem ponad możliwości. To też było ważne. Więźniowie byli zmuszani do bezsensownej pracy ponad ludzkie siły, ponad możliwości. Więc tak trzeba było pracować, żeby nie zaharować się na śmierć. Nie zwariować. Trzeba... Właśnie w pewien sposób zobojętnieć wobec bezmiaru okrucieństwa i bestialstwa. To zobojętnienie gwarantowało przeżycie. To jest chociażby właśnie ten epizod z grą w piłkę w opowiadaniu. Ludzie, którzy szli, kiedy tuż obok tysiącami gazowani są Żydzi. Przypominam, ja mówiłem przy okazji poprzedniego tematu o pozornym zobojętnieniu. Nie pozwolić sobie na słabość. Pomoc drugiemu więźniowi jest możliwa tylko wtedy, jeśli nie niesie ze sobą ryzyka natychmiastowej śmierci. Ten młody człowiek, zasłaniający oczy pięknej dziewczynie, którą prowadzi na śmierć, to jest taki. Piękny jakiś odruch człowieczeństwa w obliczu śmierci. Ale zauważcie, że więźniowie nie mówią też kobietom prawdy. Kobiety z perskiego rynku pytają się, co się dzieje z ich mężami, one niepokoją się o los ich bliskich, i wtedy więźniowie nie odpowiadają. Odchodziliśmy w milczeniu. Oni wiedzą. Oni wiedzą, co się dzieje z tymi, którzy zostają przywiezieni do Auschwitz. Oni wiedzą, że Żydzi są gazowani. Oni wiedzą, że ich mężowie nie żyją, ale nie mówią im tego. Przyjąć hierarchię obozową to znaczyło odnaleźć w niej swoje miejsce ze wszystkimi tego konsekwencjami. Nawet z pewną pogardą wobec słabszych, taką pogardą, byli obdarzani ci muzułmanie, czyli najbiedniejsi. I Oczywiście to, to nie jest tak, że słowo pogarda równe jest pogardzie, które, którą nie wiem, to bardzo nieeleganckie w ogóle, prawda? To nie jest pogarda, z którą rozumiemy współcześnie. To jest jakieś takie przechodzenie nad umierającymi bez. Udzielania im pomocy. To jest jakieś takie poczucie Trudno mi strasznie mówić o tym, bo, bo, bo przecież na całe szczęście nie znamy realiów obozu koncentracyjnego z własnych doświadczeń, ale jest jakieś, jakieś takie poczucie nie wiem, niechęci wobec, wobec tych muzułmanów. To przebija z wypowiedzi narratora bohatera nie samego Borowskiego. Trzeba wykonywać rozkazy Hitlerowców, co nierzadko prowadzi do śmierci innych ludzi. Wybór jest iluzoryczny. Jakiekolwiek niewykonanie polecenia wiąże się z ryzykiem utraty własnego życia. Jakie są skutki tego wszystkiego? W opowiadaniu ludzie, którzy szli ruda blokowa, jest tam taka ruda blokowa, z którą bohater, narrator rozmawia. Ona ma wątpliwości, czy kiedyś, choćby nawet w życiu pozagrobowym, za zło wyrządzone innemu człowieka czeka. Kara, czy będą ukarani? No właśnie, Tadeusz Borowski nie moralizuje. No nie ocenia decyzji, jakie podejmują więźniowie obozu koncentracyjnego. Pokazuje ludzi i ich wybory. Pokazuje codzienną walkę o przeżycie. Zdaję sobie sprawę, że przeżycie obozu było możliwe tylko kosztem życia innych. I to jest jakby kwintesencja, to jest najstraszniejsze. Ci inni to są niewystarczająco sprytni, niewystarczająco obrotni, nie, nie, niewystarczająco ustawieni. Zorganizowanie sobie dodatkowej racji jedzenia mogło wiązać się z tym, że tej racji ktoś nie dostał. Załatwienie sobie lżejszej pracy. Mogło skutkować tym, że ktoś inny dostał tę cięższą pracę i przez to nie, nie przeżył obozu. Ocenę tych działań Borowski pozostawia czytelnikom. Dziękuję Wam za dzisiaj. Przypominam, że znacznie więcej znajdziecie na innych filmach nagranych na moim kanale YouTube'owym. Między innymi znajdujecie tam rozklepkę ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Wytłumaczenie na czym ten egzamin w ogóle Polega. Trudny temat dzisiaj i, i, i cieszę się, że już do tych opowiadań nie wrócimy, bo mamy zarówno, proszę Państwa, do gazu, jak i ludzi, którzy szli. I przed nami mam nadzieję, już klimaty znacznie przyjemniejsze. Dziękuję za cierpliwość, pozdrawiam Was serdecznie. Do widzenia, do zobaczenia.